Cześć, mam na imię Tomasz. Chciałbym przedstawić Wam drugą prezentację dzisiejszego wieczoru na Lightning Talka, Memory Leaks by Example, czyli wycieki w pamięci w Javie z takim przykładem z naszego życia, jak to się wydarzyło. Moim jakby celem i marzeniem jest to, że jak zdarzy się Wam taki wyciek pamięci, to już będziecie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, a na pewno będziecie wiedzieć, gdzie szukać, więc w ogóle się nie przestraszycie, co to się stało. Jestem programistą od 12 lat, pracuję w firmie BrightNet od 1,5 roku. Pracowałem dla sektora finansowego, dla e-commerce, dla sektora telekomunikacyjnego. Na tą chwilę pracuję w jednym z ministerstw, w Ministerstwie Rolnictwa. Pracujemy nad systemem dla rolników o płatności dotacji do gruntów. To jest, jako ciekawostka, drugi pod względem wielkości system informatyczny w Polsce, rządowy. Bardzo duży system, bardzo duży zespół, ponad 160 osób, więc bardzo dużo można wynieść, nauczyć się. Przedstawiłem inne firmy, z którymi pracujemy, między innymi Ministerstwo Cyfryzacji, Grupa Volkswagena, Mastercard Polska. Szukamy Javowców, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. O, to jest właśnie mój system. To jest jeden z systemów. Akurat ten jest rozwijany przez inną firmę, ale to jest ulubiona moja strona logowania, więc chciałem Wam ją pokazać. No i przejdźmy do rzeczy. Co to jest wyciek pamięci? Wyciek pamięci to jest taka sytuacja, że jakby zalokowane miejsce, które mamy dla naszej wirtualnej maszyny, w końcu się kończy i nasz garbage collector już nie jest w stanie sobie poradzić z tym wyciekiem. Oczywiście wyciek pamięci to jest sytuacja, która nie zdarza się nagle. To nie jest tak, że wyciek się dzieje z dnia na z minuty na minutę, nagle coś się stało, zatrzymuje się nam serwer. Wycieków pamięci to jest taki dość obszerny temat i często, gęsto nigdy Wam na lokalnej maszynie może się nie zdarzyć, dlatego że to są operacje raczej trwające, tak? Że żeby brakło pamięci, to czasem to trwa nawet miesiąc, że odkładają się obiekty, odkładają. W praktyce to są obiekty, których nie da się posprzątać, więc rośnie i ten przyrost powoduje w końcu zupełne zatrzymanie systemu. Lokalnie nigdy sobie tego nie wyprodukujecie, chyba że zmniejszycie sobie tą liczbę pamięci na przykład do 1 giga, ale po to są środowiska preprodukcyjne i my takich środowisk mamy na tą chwilę 8, że załóżmy na takie jedno środowisko wchodzi 16 testerów, i wtedy dopiero system dostaje obciążenie takie, że taki memory leak potrafi się pojawić nawet w 15 minut. Więc wyciek pamięci może powodować jedna klasa, jedna linijka, można powiedzieć. Jest to na przykład taka funkcjonalność, że wchodzi pani księgowa raz na miesiąc i generuje sobie raport. To jest strasznie obszerny raport, na przykład ze wszystkich pracowników swojej firmy. Wchodzi, klika w ten raport, no i oczywiście powoduje tam nam błąd. Tak. Czyja to jest wina? Pani księgowej, przecież to nie jest nasza wina. No, ale w praktyce to jest nasza wina i my musimy sobie z tym poradzić, więc do rzeczy. To oczywiście wyciek pamięci nie może żyć bez pojęcia garbage collectora. Garbage collector, czyli ten nasz automatyczny mechanizm sprzątania w Javie, jest właśnie po to, żeby obiekty, których już nie używamy, zostały zupełnie z tej pamięci usunięte, żeby zrobiły miejsce jakby dla następnych obiektów, które będziemy dłużej przechowywać w swojej pamięci. To jest ten błąd, czyli out of memory error. Kto widział taki błąd w życiu? Wszyscy. Wszyscy, tak. To i co robimy, jak zobaczymy taki błąd? No. Pierwsze co? Dokupujemy RAM-u. Pierwsze co, to wpisujemy w Google. No jak wpiszemy w Google, to trafimy na Stack Overflow, bo to będzie pierwszy link. Jak trafimy na Stack Overflow, to okaże się, że print tag w pierwszym tagu jest identyczny z naszym. To znaczy, może zmienią się pakiety, ale będzie Java Heap Space, out of memory.
szukamy rozwiązania, znajdujemy cztery pierwsze takie dobrze otagowane odpowiedzi, które mówią tak, jeżeli masz Eclipse'a, kliknij Run S, Run Configuration i dodaj to. Jak masz IntelliJ'a, to dodaj to, a jak to ci się dzieje w systemie, to weź sobie JVM argumenty albo Java opcja i posprawi. A jak więc solved. Tak, koniec. Już nie mamy wycieku pamięci, już wszystko jest w porządku i większość jakby naszych problemów, historii się na tym kończy. Rozwiązane, tak? Już żeśmy sobie poradzili. Tam we wszystkich odpowiedziach pojawiły się dwa takie parametry. To jest minimalny i maksymalny rozmiar HIPA, czyli tej przyznawanej pamięci do sprzątania. No i one są najważniejsze. Są dwa takie parametry, dzięki którym JVM żyje. Jest w ogóle cała historia taka odnośnie tego JVM-a, jak to jest. No, można to porównać do takiego pana sprzątającego magazyn. To jest tak, że jest taki pan. Jeżeli pan ten magazyn ma mały, jakieś kilkanaście metrów kwadratowych, to on sobie z tym bardzo dobrze radzi. On tam ma zawsze posprzątane, chodzi, wie gdzie co ma i zawsze jest czysto. Ale kiedy temu jednemu panu rzucimy do posprzątania taką całą halę, czy parking w Tesco, to on posprząta ten parking. Jemu się uda, tak samo jest z JVM-em, jemu się uda, tylko zajmie mu to oczywiście dużo więcej czasu. To jest nasz garbage collector, czyli on składa się z young generation, old generation. To są takie generacje obiektów. Do potrzeb prezentacji chciałem wam powiedzieć, że te pierwsze, czyli ten young generation, dzieli się jeszcze na Eden i Survival. To są dwa takie obszary, do których trafiają nasze obiekty. I są... Tu odbywa się właśnie to pierwsze sprzątanie, czyli jeżeli obiekt mamy zainicjalizowany wewnątrz fora, on sobie trafi tu do Young Generation, nie wiem, mamy jeszcze jakąś tablicę, ale wyjdziemy za chwilę z metody i okazuje się, że no, to musi być posprzątane. Więc jeżeli garbage collector wejdzie, przejdzie przez ten Eden, przejrzy te obiekty i powie, no tak, do tych obiektów już nie ma w ogóle referencji, nie usuwa ich, żeby sobie ułatwić życie, to obiekty, do których jeszcze istnieją referencje, przenosi do obszarów survival, czyli takich jakby przetrwańców i tam ich zostawia, a Eden przesuwa z powrotem na początek wskaźnik i zupełnie bez wysiłku zaczyna od początku. Więc jeżeli obiekty przetrwały do survival, to one mają liczone później swoją ilość przeżyć takiego garbage collectora, trafiają później do olda i on jest sprzątany już w inny sposób, ale to są obiekty, które są używane i których nie trzeba często sprzątać. Więc tak sobie nasz garbage collector w środku radzi. Ma oczywiście dużo parametrów, tu też są parametry nasze, właśnie te pierwsze. Minimalny rozmiar HIPA i maksymalny rozmiar HIPA, jest jeszcze rozmiar Edenu, więc to jako ciekawostka. Jak to jest w prawdziwym życiu takie sprzątanie, taki wyciek pamięci? No, odbywa się to w taki sposób, że wszystko zaczyna się od pożaru na produkcji, na preprodukcji. Nagle dostajemy telefon, dostajemy najważniejsze zgłoszenie, mówimy, nie da się pracować, wycieka nam pamięć. No, oczywiście co mówimy w takim wyślijcie logi. Chociaż w logach nic nie widać, ale wyślijcie. No i zwiększcie RAMu. Pytamy się, ile na tej produkcji jest tam RAMu. No jest 1 giga. Mówimy, ale gdzie to 1 giga na taki wielki system? To za mało, dajcie 2 giga. No dali 2 giga. No niestety 2 giga to też było za mało. Po 15 minutach brakło i wtedy zaczynają się schody. Dajcie 4. Jeżeli... braknie te 4, to no to już oczywiście prosimy o więcej. No okazuje się, że 4 wyciekło chyba po 20 minutach nam, więc nie daliśmy rady, była przygotowana grupa testerów. Bardzo szybko wyciekła ta pamięć. No co trzeba robić? Pierwsze co, no zadzwoniliśmy i mówimy tak,
wyślijcie nam ten plik taki zrzutowy tej pamięci. A oni mówią, jaki plik zrzutowy, o co chodzi? Mówią, tak, są takie parametry debugowania wirtualnej maszyny, zobaczcie, czy są ustawione. To jest zawsze pierwszy krok w takim odkrywaniu wycieku. Okazuje się, że jest masę parametrów debugujących w JVM-ie i jedne z najważniejszych to jest właśnie, że w przypadku wystąpienia out of memory zrób plik dumpa tej pamięci, czyli to, co jest ustawione tu jako trzeci parametr. Zapisujemy ścieżkę do tego dumpa. Ta pamięć nam się zrzuca idealnie w tym samym rozmiarze, którą mamy zestawioną, czyli daliśmy 4 giga, to odrzuci się prawdopodobnie 4 giga. Jest jeszcze, są dodatkowe parametry o szczegółach tego garbage collectora i o dokładnej dacie wystąpienia, bo to też może być ważne, zwłaszcza w takich systemach, gdzie ten wyciek trwa długo, może trwać kilka godzin czy kilka dni. W ten sposób pozyskujemy taki plik. Tego, co tu najważniejsze jest to, że oprócz tego, że zadbamy na wirtualnej maszynie, żeby to było, a zaleceniem Oracle'a jest, żeby na każdym środowisku produkcyjnym ustawione były te parametry debugowania, to jest zalecenie, to musimy jeszcze pamiętać, żeby ścieżka tego logu była zachowana. To znaczy musimy mieć taki układ folderów, musimy mieć tam prawa do zapisu, wtedy ten plik na pewno nam się stworzy, więc poprosiliśmy, żeby oczywiście dopisali nam te parametry, pamięć wyciekła momentalnie, więc drugie, co robimy, to zaczynamy analizę tego pliku. Ten plik to 4 giga, powiem od razu, nie jest może najłatwiej 4 giga przeanalizować, tym bardziej, że to jest taki plik dość, razem z dziennikiem logu, jest taki dość no, mało czytelny dla człowieka, ale oto jest jedna linijka. Więc tu są te nasze generacje, jest PERM, Old Generation, Young Generation, możemy zobaczyć, ile w danej generacji, w jakimś timestampie czasu było tej pamięci, więc no widzimy też czasy tego sprzątania, próby sprzątania i to, że od GC Log uruchomił się już w pełni, czyli próbował posprzątać całość, jak uruchamia się w pełni, no to już wszystko zwalnia w systemie. Trzeci krok no to jest odnalezienie potencjalnego źródła tego wycieku, więc jest oczywiście dużo narzędzi, są w Stanach, są wyspecjalizowane firmy, które zajmują się analizą takich wycieków pamięci, więc wystarczy wysłać im plik i czekać, oni powiedzą, w której klasie to się na pewno stało. Ja przedstawiłem tutaj Wam cztery takie narzędzia, to są takie najbardziej popularne. Pierwszy to jest narzędzie dla Eclipse'a. No umiera niestety powoli trochę z Eclipse'em. Drugie to jest Visual VM, to jest dostarczane wraz z maszyną wirtualną, czyli w JDK mamy już ten Visual VM z defaultu. Trzeci to jest HeapWalker dla NetBeans'a i czwarty to jest taki JProfiler. To jest już takie dość profesjonalne narzędzie. Ja z niego skorzystałem, dlatego że naprawdę miało bardzo dużo opcji w porównaniu do poprzednich narzędzi, choć nie powiem, że poprzednie są złe. Pokażę Wam na przykład, tak wygląda analiza takiego pliku zrzutu pamięci dla Eclipse'a. To jest tak, że ten wykres kołowy pokazuje nam, jakie klasy prawdopodobnie stały się źródłem tego naszego wycieku. Czyli mówi, że na 60% to była ta, ale na 30% to była ta i na 20% ta. Więc mając już takie informacje, to już wiemy naprawdę dużo, bo no, nie powiem, twórcy tego pluginu napracowali się do tego Eclipse'a i analizując ten dump, to jest podstawowe narzędzie w sumie, gdzie szukać. Tak wygląda Visual VM, czyli to narzędzie do dostarczania, przepraszam, dostarczone razem z JVM-em. Możemy tu zobaczyć, to jest z dokumentacji z dokumentacji tego Visual VM-a. No widać, że tu większość instancji w wycieku pamięci to zajmowały stringi, potem varchary, potem bajty. Można też przeszukiwać, jak u góry widać klasę, więc pakiet, czy pakiet chociaż, no to już coś.
Visual VM też jest takim narzędziem do monitorowania życia JVM-a na bieżąco, więc możemy podpinać się pod lokalne środowisko, możemy się podpinać zdalnie, możemy nasze produkcyjne maszyny obserwować w czasie rzeczywistym. Więc to jest genialne naprawdę. Polecam, żeby się zapoznać. No, czwarta rzecz, po tym jak znajdziemy już potencjalne źródła naszego wycieku, więc te takie powiedzmy sobie trzy klasy, które najbardziej są prawdopodobne, że ta pamięć nam wyciekła, rozpoczynamy analizę commitów. Tak? Myśmy też, feedback nasz był taki, że w poprzednim sprincie nie mieliśmy takiego problemu, więc jakby przeszły wszystkie testy, ten sprint, no to może jest okres jednego miesiąca, niech by było deweloperów 20, to jest do przejrzenia, czyli około 600 commitów do przejrzenia, żeby zobaczyć, i analizowaliśmy wszystkie commity w obrębie tych trzech klas, które potencjalnie zostały zgłoszone jako podejrzane do tego wycieku. Okazało się w naszym przypadku, że na ponad 3,5 miliona obiektów, prawie 1,7 mln to były obiekty Hibernate'a i sterownika JDBC. Okazało się, że niestety jedna z osób wykonała zapytanie na tabeli, której nie powinna wykonać. Ta tabela miała IGERy, miała left joiny. Okazało się, że jeden commit potrafi zatrzymać całe środowisko. Więc przyjrzeliśmy pod tym kątem, myśmy szukali w tej jednej klasie, wyselekcjonowaliśmy sobie commitów w tym obrębie koło 15, przejrzeliśmy wszystkie, znaleźliśmy linijkę. Po usunięciu tej linijki, po zmodyfikowaniu tej linijki pamięć zmalała z powrotem do tego 1,5-2 giga. Więc co jest następnym krokiem po tym? Tych potencjalnych źródeł wycieku może być kilka, więc oczywiście spróbujmy sobie tą pamięć zmniejszyć lokalnie, spróbujmy uruchomić jeszcze raz tą aplikację lokalnie, nie próbujmy złościć biznesu, nie próbujmy wypychać tego na produkcję, jeżeli nie jesteśmy pewni, sprawdźmy lokalnie i to jest taka recepta trochę do sukcesu. Teraz dopiero możemy powiedzieć, że problem się rozwiązał. Dopiero jak przetestujemy lokalnie, wypychamy, to możemy spokojnie zasnąć. Jako ciekawostkę dorzuciłem jeszcze tak, że w wersji 7 i 8 Java był garbage collector defaultowy ParallelGC. Od Java 9, a za chwilę wszyscy zaczniemy korzystać z Java 9, będzie taki garbage first, garbage collector, czyli taki kolektor, który powstał z myślą o wieloprocesorowych maszynach i o ogromnych ilościach pamięci. Nie 32, nie 60, tylko 120, 256 giga RAM-u, to już nie jest jakiś ogromny koszt. Naprawdę mogą przeogromne systemy na tym pracować, więc wprowadzony już w wersji 7, bo Oracle w JDK 4 Update 4 wypuścił ten garbage, first garbage collector do życia, dał na próby testowe, dwie wersje przetrwał i naprawdę sobie poradził, więc zdecydowali się, że w Java 9 wprowadzają go na stałe. Czym on się różni? Też mamy Eden, też mamy Survival Old Generation, z taką różnicą, że jakby ten pan z miotłą, który zamiatał ten cały nasz parking w Tesco, on nie wchodzi sam sprzątać ten parking. Od razu wchodzi, można powiedzieć, cała ekipa sprzątająca, dzieli sobie ten parking na kawałki i sprząta. I tak ma działać właśnie wieloprocesorowo ten nasz nowy garbage collector. Więc to jako ciekawostkę. Gdyby ktoś był zainteresowany, jeszcze kilka odnośników do dokumentacji, w głównej mierze ze strony Oracle'a i JVM'a. I bardzo Wam dziękuję za uwagę. Tak. Chciałem dodać, że jak już się uda lokalnie jakby ten błąd znaleźć, czy zreprodukować, to jest to dużo łatwiej, nie? Tak u nas na produkcji ten memory leak trwał pół godziny, to lokalnie to sekundę niecałą, nie? Tak, tak. Więc jak już znajdziesz to już wtedy lokalnie to łatwiej zdiagnozować, nie? No na tak, produkcji tak. To trwa niestety długo bardzo i
Tak, bo to na produkcji może występować też w jednym określonym przypadku, na przykład jak ta pani księgowa i tylko wtedy, więc łatwo to wyprodukować, łatwiej sobie lokalnie zmniejszyć tą pamięć i przetestować. Także polecam. O, mam nadzieję, że jak teraz wam wystąpi, weźmiecie prezentację, to będzie chwila. Dziękuję, trzymajcie się. A ja mam jeszcze pytanie takie, bo tam pokazywałeś na tym, że jest prawdopodobieństwo, że to była jakaś klasa. Tak. To skąd wiadomo, że to była ta klasa, skoro najwięcej było stringów? A nie, nie. Ten drugi, Paweł, to był wykres tworzony przez Eclipse'a, przez ten plugin do Eclipse'a, do matu. A to było narzędzie do Visual VM, czyli to dostarczane razem z Javą. I to, ten screen wziąłem z dokumentacji, żeby pokazać, jak on wygląda. Ale mam moje screeny z produkcji, pokażę ci, jak to wyglądało u nas, jak chcesz zobaczyć. No. Myślałem, że to jest prawdziwy przykład. Nie możemy. Dziękuję.